Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj na naszym kanale bardzo nietypowa rozmowa, można powiedzieć, że prawdziwe wychodzenie z bańki. Rozmowa z nihilistą i ateistą o niewolnictwie w Starym Testamencie, nie tylko w kontekście ksiąg Starego Testamentu, ale w ogóle w całym okresie historycznym. Zapraszam. Dzisiaj naszym gościem będzie pan Adrian Bielak z kanału Adibielo PPS Opowieści Audio. Jak już zapowiedziałem, pan Adrian jest nihilistą i ateistą, z zamiłowania socjologiem, interesujący się również właśnie tym zagadnieniem. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam serdecznie. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że pan Adrian zgłosił się do mnie sam po mojej dyskusji z Łukaszem Wybrańczykiem i zgłosił chęć porozmawiania właśnie na ten temat, bo stwierdził, że ateiści w tej materii bardzo często pozwalają sobie na uproszczenia czy zafałszowania. Pomyślałem, że jest to świetna okazja, żeby na ten temat porozmawiać z kimś, kto się tym tematem zajmuje, a jednocześnie jest zupełnie spoza mojej bańki informacyjnej. Także zacznijmy od początku. Jak to jest z tym niewolnictwem w czasach Starego Testamentu? Było powszechnie praktykowane, nie było powszechnie praktykowane? Można było z niego zrezygnować, czy nie można było z niego zrezygnować? Może zacznijmy po prostu od początku. No dokładnie. No tutaj, tak jak zapewne się wszyscy domyślają, w czasach biblijnych to nie tylko naród Izraela kultywował niewolnictwo, ale to było coś bardzo powszechnego, więc praktycznie nie było narodu, gdzie to niewolnictwo by nie było, albo nie mamy takiej wiedzy historycznej, aby jakikolwiek naród, który niewolnictwa wtedy nie kultywował, w ogóle przetrwał, bo prawdopodobnie mógł taki być, ale został podbity przez inny naród, który go zniewolił. No, takie były czasy niestety. Albo istety, no bo też z jakiegoś powodu to niewolnictwo było. Bo to też trzeba rozważać w kwestii tego, jakie były realia historyczne. I tu generalnie zgłosiłem się do księdza głównie dlatego, że ubodła mnie jedna wypowiedź Łukasza Wybrańczyka, który stwierdził, a przecież każdy z nas jest w stanie wymyślić lepszą moralność niż tamta i wymyślić to, żeby tego niewolnictwa nie było. No, ja bym chętnie usłyszał wersję Łukasza, w której w tamtych realiach mogłoby niewolnictwa nie być. Długo myślałem nad tym tematem, czytałem wiele źródeł. Ja nie jestem w stanie takiej moralności wymyśleć, bo to niewolnictwo nie wynikało z niemoralności tych ludzi, a z realiów i z możliwości. No bo to, że obecnie nie mamy niewolnictwa, to nie jest skutek tego, że jesteśmy lepsi moralnie. To jest skutek tego, że mamy politykę międzynarodową, mamy socjalne możliwości, mamy pieniądz, więc mamy umowy cywilnoprawne, gdzie możemy kogoś zatrudnić. Mamy też dużo bezpieczniejsze społeczeństwo. Nie grozi nam, że jak nie wiem, podbijamy jakiś lud i go wypuścimy, no to oni w odwecie nas podbiją. Albo alternatywą jest, nie wiem, ich wszystkich pozabijać, no to jest to moralnie gorsze niż ich zniewolić. No a nie zagwarantują nam, że jeżeli byśmy to zrobili tak jak w dzisiejszych cywilizowanych czasach, że no dobra, nie robimy wam nic, ale musicie nam, nie wiem, odpracować. No to jak zagwarantujemy to, że oni to faktycznie odpracują? Poza tym też niewolnictwo nie było tylko wyzyskiwaniem ludzi, bo ten, który niewolił, musiał też zapewnić byt temu zniewolonemu. No bo wartością tego człowieka, tego niewolnika była praca, którą on wykonuje, a że on był w stanie wykonywać tą pracę, no to musiał być najedzony, musiał być wyspany. Więc też to nie jest tylko w jedną stronę. To bardzo ciekawe, co pan mówi. To znaczy, wydaje się w takim wypadku, że ta kwestia niewolnictwa jest bardzo mocno osadzona w kontekście kulturowym, ale nie tylko kulturowym, tylko w ogóle społeczno-politycznym. Także faktycznie to nie jest tylko kwestia jakiejś wyobraźni albo tym bardziej moralności tych ludzi, tylko jest to kwestia właśnie całego ułożenia społeczeństwa, pewnych rozwiązań, które
nie były i których nie dałoby się wprowadzić bez drastycznej zmiany w ogóle całego porządku społecznego, przekraczającego być może nawet porządek jednego narodu, tak, że wymagałoby to właśnie pewnych umów międzynarodowych. W ogóle dotykamy tutaj bardzo ważnego moim zdaniem problemu i zagadnienia, to znaczy dostrzeżenia tej wartości czy ważności kontekstu kulturowo-społecznego, co moim zdaniem, i to nie ma być żaden osobisty przytyk, bo jak widać pan to dobrze dostrzega i być może lepiej niż nie jeden z mojej bańki informacyjnej. Natomiast wydaje mi się, że większość, duża część ateistycznych argumentów gdzieś tam właśnie w tą stronę idzie. To jest kwestia niewolnictwa, ale też w ogóle moralności Starego Testamentu. To znaczy pojawiają się bardzo często takie zarzuty, a Pan Bóg mógł nakazać, żeby zachowywać jakieś tam przepisy a propos czystości rytualnej, mógł przepisać, że szaty kapłańskie mają być takie i takie, i że w takie dni i takie trzeba się zachowywać w ten i w ten sposób, i bardzo ostro karał za łamanie tych przepisów, a jednocześnie dlaczego nie mógł po prostu powiedzieć, o, nie zniewalajcie się. No, jak tutaj już pan pokrótce zasugerował, to nie jest takie proste, o ile nakazanie nie róbcie obrazu, no, to też nie jest takie banalnie proste, ale mimo wszystko to jest rzecz dosyć prosta, konkretna, którą dało się zrobić. Albo szaty kapłańskie mają wyglądać w ten i w ten sposób, albo w te dni trzeba się zachowywać w taki i w taki sposób. To jest prosta, konkretna rzecz, którą zasadniczo każdy Izraelita mógł w swoim życiu wprowadzić. Natomiast gdyby w Starym Testamencie pojawił się nakaz nie zniewalajcie się, to wydaje się, że byłby on praktycznie niewykonalny ze względu na właśnie cały kontekst. Chciałbym, żeby trochę nam pan przybliżył na przykład, w jaki sposób kwestie finansowe, w jaki sposób pieniądz, o którym była mowa, w jaki sposób on umożliwia zlikwidowanie niewolnictwa. No to choćby weźmy pod uwagę Polskę z czasów Mieszka I. Jak Polska uzyskiwała chrzest, były takie sytuacje, że tam było wiele plemion, no i te plemiona musiały się zjednoczyć, tam było wiele walk, wiele dogadywania się i było coś takiego, że na jednym terenie, tam na przykład Mazurowie, zapłacili okup za to, żeby się no, żeby nie mieć żadnych sankcji politycznych, tak? Tylko żeby móc funkcjonować na bazie wasalstwa, tutaj pod Mieszka podlegać. A gdyby nie było możliwości płacenia okupu, nie było żadnego pieniądza, no to co oni mieli zrobić? No, ten teren ma należeć do Mieszka, wy tu sobie mieszkajcie i co? I nawet nie do końca mówimy tym samym językiem i się dogadajmy, tak? No, w tym momencie właśnie ten naród ze względów bezpieczeństwa podbijającego musiał zostać zniewolony. I nawet tu dam taki przykład z literatury, no powiedzmy współczesnej, tam 1920 rok mniej więcej. Kurt Vonnegut, Śniadanie mistrzów, taka książka. No i tam był taki motyw, że już jest tam 100 lat po zniesieniu niewolnictwa i jest rozmowa z robotnikiem, który pracuje na koparce, i pytanie, jak się nazywa, nie jak się nazywa, tylko ile koni mechanicznych ma ta koparka. No to on stwierdził, no nie wiem, nie mam pojęcia, ile koni ma ta koparka, ale mogę panu powiedzieć, jak ją nazywamy. Nazywamy ją 100 czarnuchów, bo wykonuje ona pracę, którą kiedyś wykonywało 100 czarnych niewolników. Więc też kwestia ekonomiczna, że wartość człowieka była przeliczana na wykonywaną pracę też. Że człowiek nie był nie miał wartości na tyle, że po prostu był człowiekiem, nie było praw człowieka, ale miał wartość jako siła robocza, więc nie opłacało się go zabić, a zmusić do tego, że pracował dla naszego narodu, a nie przeciwko niemu, można było praktycznie tylko zniewalając go. Zresztą też w kwestiach moralnych tu jest trudny temat, który dla współczesnych ludzi jest niewyobrażalny, że jak to jest postawić się w skórze tego niewolnika, czy on był nieszczęśliwy. Ale tu też wcale nie jest to takie oczywiste.
Bo alternatywa jest taka, że będę służył temu panu, on zapewni mi jedzenie, zapewni mi opiekę zdrowotną w razie choroby, albo no, jestem na obcej ziemi, nie mam nic, nie mam żadnego majątku, nie mam z czego żyć, nie mam żadnej pracy. Czyli mogę, nie wiem, żebrać na ulicy albo umrzeć z głodu. Albo dać się zniewolić i sobie może nie jako osoba wolna, ale jako osoba bezpieczna, najedzona, przeżyć swoje życie. Tak, myślę, że faktycznie kwestia tego postawienia się w roli niewolnika jest dla nas bardzo trudna, natomiast warto zrozumieć, że faktycznie do wolności w jakiś sposób trzeba dorastać. Nie jest to oczywiste od razu dla człowieka, jak wielką wartością jest wolność i wcale dla współczesnego człowieka to nie musi być oczywiste. To znaczy myślę, że jak najbardziej spora część współczesnych społeczeństw europejskich jest w stanie oddać bardzo dużą część swoich wolności właśnie za kwestię bezpieczeństwa. Może nie nazywając tego od razu niewolnictwem, ale jednak no jest to kwestia skali. Ile jesteśmy w stanie tej wolności oddać, za jakie bezpieczeństwo? I to myślę, że ten dylemat jest dosyć podobny. Zresztą w Starym Testamencie widzimy, że Izraelici po wyjściu z Egiptu oni chcą wrócić do Egiptu, to znaczy pojawiają się te momenty, gdzie oni mówią, a po coście wy nas wyprowadzili? Tam w Egipcie był czosnek i to dosłownie tak jest wspomniane, tam, że był czosnek i te przyprawy i mięso jedliśmy, tak, a tutaj ciągle tylko ta manna. Czyli no, oni wcale nie cenią jakoś tej wolności tak szczególnie, no bo alternatywa jest taka, o tutaj na tej pustyni jest kiepsko, przyszłość jest niepewna, to może już lepiej być tym niewolnikiem. Ale zaczęliśmy mówić o tych pieniądzach i nie to, że akurat jakby ta kwestia mnie szczególnie interesuje, ale dlaczego taki człowiek nie mógł się wykupić? To znaczy, no, podał pan przykład powiedzmy Słowian, gdzie jakby doszło do jakiegoś takiego wykupienia. No w sumie w czasach starotestamentalnych i w tej kulturze pewnie istniała jakaś opcja wykupu niewolnika, prawda? Czy w ogóle to nie, tego, czegoś takiego nie było? Znaczy tu też jest kwestia, jeżeli chodzi o akurat Izraelitów, to jest kwestia kulturowa, że żeby ten człowiek mógł uzyskać wolność, musiał się nawrócić na religię zniewalającego. Tak? Jako innowierca nie mógł się wykupić w żaden sposób. Jeżeli już został zniewolony, mógł w momencie zawiania pokoju, tak jakby, że wojna kończy się, wygrywają Izraelici, zawieramy pokój, no to nie wiem, oddamy wam bydło, oddamy wam teren, oddamy wam, nie wiem, kobiety nasze, a nas puścicie wolno, to taka opcja wchodziła w grę, ale jeżeli jestem niewolnikiem izraelskim i chcę uzyskać wolność, no to nie mogę, jeżeli nie jestem Żydem. Musiałem się nawrócić, że tak jakby no, osoby spoza kręgu żydowskiego były traktowane jako gorsza kategoria człowieka i tu być może jest jakieś pole do popisów, że to było niemoralne jako argument dla ateistów, ale też często było to tak z innymi kulturami, że prawdopodobnie sami Żydzi mogliby żyć w Egipcie jako obywatele, gdyby nawrócili się na tamtejszą religię. Tak samo też z Rzymem, kiedy Jerozolima była za czasów Jezusa okupowana, też mieli pewną umowę, która im pozwalała czcić swojego Boga, ale też nie do końca oni byli wolni, nie do końca byli niezależni. Musieli płacić te podatki, podlegać temu Cezarowi. Tak? A też jak już jesteśmy przy cytatach z Biblii, to ja bym poszedł z innej beczki. Że tak jak dzisiaj oddajemy powiedzmy tą wolność za bezpieczeństwo, biorąc kredyt. No i mamy sytuację Jakuba, który no jest, mówiąc kolokwialnie, gołodupcem, przyjeżdżę do Labana, ja chciałbym twoją córkę za żonę, tak? No to on mówi, no to kosztuje, nie masz pieniędzy, no to odpracuj przez 7 lat. I on de facto oddał się w niewolę na 7 lat dla Labana za to, żeby odpracować posag za żonę.
No bo nie było możliwości podpisania umowy, pójścia do banku, dobra, biorę kredyt, no pomijając kwestię płacenia za żonę, ale w tym momencie no mam coś, co chcę od Labana, nie mam pieniędzy, no to mu odpracuję, a że nie możemy podpisać umowy, nie mogę wziąć kredytu, no to mu odpracuję jako niewolnik. Tutaj warto zwrócić na to uwagę, bo przy naszym temacie to się może kojarzyć prawie, że właśnie to wykupienie przyszłej żony jako rodzaj jakiegoś niewolnictwa, natomiast tutaj oczywiście ona pozostaje osobą wolną. Tak, to jest, znaczy, jest to forma, która... To jest forma zadośćuczynienia ojcu, który straci parę rąk do pracy, no bo tak jak mówiłem wcześniej, wartością człowieka była głównie to, że on był maszyną roboczą, którego praca miała wartość. No do końca życia córka na ojca pracować nie będzie, więc temu ojcu trzeba zadośćuczynić i to jest ta opłata. Co jest w zasadzie dosyć racjonalne, nie jest to jakoś szczególnie nieludzkie, to znaczy jest naturalne, że człowiek, skoro może pracować, to jest to pewna wartość i nie ma w tym nic jakiegoś takiego złego. No a teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy przepisy Mojżesza i Mojżesz nagle mówi, no nie wolno wam teraz brać niewolników. Jak myśli pan, jakby to się skończyło, gdyby Mojżesz taki przepis wydał? Czy w ogóle nie uważa pan za możliwe, żeby taki wydał? A jeśli by wydał, no to właśnie, jakby to się skończyło? No podejrzewam, że skończyłoby się zapaścią ekonomiczną tego królestwa, bo nie miałby kto pracować. Bo to nie podpisujemy umowy o pracę, nie dajemy wynagrodzenia, tylko dajemy właśnie mieszkanie, dajemy jedzenie, no a w zamian za to, no tylko nie bardzo ci ludzie mają wybór, chociaż teoretycznie mają, bo jak będą chcieli uciekać, to ich po prostu zabiją, no to wolą żyć i pracować, ale jest to jakaś bardzo prymitywna forma zatrudnienia mimo wszystko. No, że bez tego po prostu nie byłoby komu pracować, no bo no teoretycznie mogliby pracować tylko w ramach swojej rodziny, także ja i moje dzieci, no ale też ile można mieć tych dzieci i tak dalej, no wypadałoby czasami wynająć jakąś parę rąk do pracy, a nie było żadnej formy prawnej, która pozwalałaby na takie wynajęcie osoby do pracy. No i teraz w kontekście wojen. Myślę, że to, bo to jest kwestia ekonomiczna, jest bez wątpienia jedną z kwestii, natomiast wydaje mi się, że nie jest ona najstraszliwsza. No ale Izraelici tak czy siak wojny musieli prowadzić. Możemy dyskutować, czy prowadzili ich za dużo, czy za mało. Natomiast bez wątpienia po prostu, prędzej czy później, nawet gdyby oni nikogo nie zaatakowali, no to ktoś by zaatakował ich. No i wtedy taki przepis, który by ich zobowiązał do tego, że nie mogą brać niewolników, no moim zdaniem obróciłby się zdecydowanie przeciwko ich przeciwnikom, prawda? Znaczy, no w tym momencie, jeżeli chcieliby się obronić, musieliby po prostu przeciwnika no, zabić do zera. No bo nie mogą wziąć żadnego niewolnika. Nie mogą ich puścić wolno też, bo w tym momencie no, tamci będą walczyć do upadłego. Więc albo ich zdominują, czyli w tym momencie wezmą niewolników lub zabiją wszystkich, albo no, mogą tylko przegrać. Nie ma opcji zwycięstwa z wrogiem, w którym puszczamy ich żywych i wolnych i wszyscy się rozchodzą w pokoju. Bo nawet jeżeli my mamy takie przepisy, no to nie znaczy, że druga strona jakkolwiek je będzie respektować. Nie ma do tego żadnych wskazań. Zwłaszcza, że prawdopodobnie jest to lud, który czci innych bogów, mówi zupełnie innym językiem i nawet byśmy się nie dogadali. Czy a propos kwestii ekonomicznych, czy jest tutaj jeszcze coś do dodania w kontekście niewolnictwa i tego okresu historycznego? No, można powiedzieć o budowaniu piramid, które większość ludzi uważa, że stał nadzorca z batem i tamci tylko umierali pod ciężarem dźwiganych bloków, a akurat budowanie piramid, to ci niewolnicy, którzy budowali te piramidy, nawet się do tego garnęli, bo tam były lepsze warunki po prostu niż w normalnej pracy u jakiegoś tam gościa jako służba. Bo było lepsze jedzenie, były krótsze godziny pracy, była opieka lekarska i tak dalej. Dla niewolników. Co wiele osób o tym nie wie.
Więc bycie niewolnikiem się opłacało w tym momencie. Bo miał lepsze warunki życia niż osoba wolna czasami, która była nie za bogata. O, istotna w kwestiach ekonomicznych też jest sprawa emerytur. No bo dzisiaj mamy system emerytalny, przez swoje życie jak pracujemy odkładamy jakieś składki i na starość mamy się z czego utrzymać. Wtedy no nie było takiej możliwości. Jak ktoś był stary i nie miał kto na niego bezpośrednio pracować, czyli nie miał w tym momencie potomków czy właśnie niewolników, no to jedyne co mógł, to umrzeć z głodu. I zresztą tak samo w drugą stronę. Niewolnik, jak był stary, też mógł tylko umrzeć z głodu, a w tym momencie jego pan za to, że u niego całe życie przepracował, mógł go utrzymać na tej starości i też zapewnić mu jakieś leczenie, co też nie mamy składek na NFZ w tamtych czasach, więc każde leczenie było prywatne, nie stać cię, umierasz. Więc w takich czasach opłacało się być od kogoś zależnym lub mieć kogoś, kto jest od ciebie zależny, żeby wzajemnie właśnie siebie utrzymywać. Myślę, że to jest bardzo cenna myśl, to znaczy no właśnie my z naszej perspektywy być może mielibyśmy taką tendencję, żeby tak demonizować tą sytuację, że o, to takie straszne, no właśnie dlatego, że nie widzimy, jak bardzo było to częścią systemu i było to rozwiązanie, no być może nie idealne, ale mimo wszystko jakieś rozwiązanie, które po prostu się sprawdziło, skoro cały świat z niego korzystał. Skoro wszystkie społeczeństwa praktycznie, które znamy, w tej czy w innej formie z tego właśnie rozwiązania korzystały, to znaczy, że no jednak jest to rozwiązanie, które w jakiś sposób się sprawdziło. No, miało swoje, bez wątpienia, miało swoje wady i sam fakt zniewolenia jest dla człowieka bez wątpienia szkodliwym. Natomiast, no, jak już wspomnieliśmy gdzieś tam na początku, pytanie, czy w ogóle da się tutaj w tej ludzkiej kondycji istnieć bez jakiejś formy zniewolenia, bo to też pan zasugerował w kilku momentach, że mamy współczesne odpowiedniki, które w jakiś sposób no, są podobne, czy rozwiązują podobne problemy, które wtedy rozwiązywało niewolnictwo i no, jest to podobne, choć no, nazywa się inaczej, być może jest lepszym rozwiązaniem, natomiast wcale nie aż tak drastycznie innym, jak może by się na pierwszy rzut oka wydawało. No, przede wszystkim dzisiaj mamy rozwiązania takie systemowe, a wtedy były to rozwiązania przede wszystkim doraźne. No i o ile w skali narodu, w skali państwa można wpaść na to, żeby odpłacać jakieś składki, jakieś podatki i z tego finansować pewne rzeczy i tak jakby z ogólnej kasy dla dobrobytu całego narodu korzystać. No a wtedy praktycznie każda rodzina, każdy tam ten patriarcha powiedzmy izraelski, no to była jednostka oddzielna i on sam musiał w swoim zakresie jakoś to zorganizować, że to funkcjonowało. I to wcale nie było takie proste. I zorganizowanie tego, no właśnie, pytanie, czy gdyby ktoś chciał w tamtej chwili w zasadzie zrezygnować z niewolnictwa i próbował wprowadzić inne rozwiązania, no to faktycznie, jak już pan zaznaczył, on od razu postawiłby się w sytuacji bardzo trudnej, to znaczy miałby... Jego wrogowie mieliby ewidentnie przewagę ze względu na samą i siłę roboczą, siłę ekonomiczną, o którą oni by dysponowali, a on by nie dysponował. No i z drugiej strony ze względu na siłę militarną, bo niewolnicy i z siły ekonomicznej wynika siła militarna, no i niewolnicy też jak najbardziej przecież mogą być wykorzystani w walce, co też gdzieś tam w Starym Testamencie jest widoczne, gdy Abraham walczy, zabiera swoich ludzi, to najprawdopodobniej, to jest tak zupełnie spontanicznie, ale najprawdopodobniej to są właśnie niewolnicy. Gdy on odbija Lota, to tam zabiera ilość swoich ludzi, to pewnie nie jest wszystko jego rodzina, tak podejrzewam, że są to też jacyś niewolnicy. Znaczy to mogą być po prostu osoby, które przyjęły wiarę w Jahwę. To w ogóle mogą być dla niego nawet obcy ludzie. Tak podejrzewam, że nasi to byli ci, którzy wierzyli w naszego Boga. Tak ja bym to interpretował, choć to może być moja nadinterpretacja, ale też tu ksiądz ciekawą rzecz zauważył, że właśnie opłaca nam się niewolnika dobrze traktować, bo jeżeli chcemy
żeby dla nas walczył, a my go tylko bijemy, my go tylko głodzimy, no to on powie takiego wała, walczę dla twojego wroga i się uwalniam, tak? Więc też to, ten mit, że niewolnika trzeba gnębić, wcale nie był opłacalny ekonomicznie. Opłacalnie było mieć zdrowego, silnego i wdzięcznego nam za dobre traktowanie niewolnika. To prawda i ja uśmiecham się, bo pomyślałem sobie o tym, że to w czasach współczesnych również wciąż jeszcze obowiązuje. No tak, no dzisiaj niekoniecznie mamy zawsze chętnego do pracy pracownika i nie zawsze jest dobrze traktowany, ale to jest inna sytuacja. No właśnie, ale jeśli jest, to wtedy jest bardziej skłonny do tego, żeby swoje obowiązki wypełniać. No i właśnie, i nawet skłonny jest, nawet jeśli spojrzymy na współczesne państwa, to właśnie człowiek, który jest zadowolony, jest skłonny wiele swoich wolności oddać, żeby tylko zachować pewien dobrobyt, pewną wygodę, do której już nawykł, to jak najbardziej jest no myślę, że psychologicznie zupełnie zrozumiałe. Tak samo człowiek będzie skłonny do tego, żeby bronić swojej ojczyzny, jeśli ta go dobrze traktuje. Natomiast jeśli ojczyzna traktuje go źle, to on będzie skłonny do tego, żeby nawet obrócić się przeciwko niej w sytuacji kryzysowej. Czyli to obowiązuje tak samo wtedy wobec niewolników, jak i dzisiaj wobec zwykłych obywateli. Wracając więc do rozpoczęcia naszego materiału, czy każdy z nas faktycznie byłby w stanie stworzyć sobie tak po prostu na kolanie lepszą moralność niż ta ze Starego Testamentu, ta zapisana w Starym Testamencie? No tutaj poruszyliśmy to jedno zagadnienie niewolnictwa i mam nadzieję, że udało się to wystarczająco wykazać, że jest to rzecz, która była bardzo głęboko osadzona w tej kulturze, w tym społeczeństwie i że no chyba jednak nie przez przypadek wszystkie społeczeństwa, które wtedy istniały, właśnie to rozwiązanie praktykowały. To znaczy wydaje się, że było to rozwiązanie, które po prostu było skuteczne, nawet jeśli nie optymalne. No ale to samo będzie można nam zarzucić, że stosujemy rozwiązania, które są skuteczne, ale jeszcze wciąż nie optymalne i być może jakby ludzkość jako całość dojdzie do pewnych rozwiązań społecznych, które będą lepsze, które nie będą ludzi niewoliły, tak w cudzysłowie, tak jak dzisiaj się ludzi niewoli różnego rodzaju kredytami i różnego rodzaju ograniczeniami wolności, które konieczne wcale by nie były. Także zmiana tutaj wydaje się, że byłaby niemożliwa bez tego, że Izraelici byliby postawieni w sytuacji bardzo niekorzystnej z punktu widzenia ekonomicznego i militarnego. To znaczy wydaje się, że po prostu wystawiłoby ich to na łup ich sąsiadów. Wydaje się, że życie społeczne w tym momencie jako całości ludzkości było na takim poziomie, że ta zmiana po prostu jeszcze nie była możliwa i to starałem się też zasugerować w mojej odpowiedzi, że nie jest to takie proste i że gdy Pan Bóg daje przepisy Starego Testamentu, to są one tak skonstruowane, żeby właśnie w tym świecie dało się je zastosować. Nie są to przepisy rewolucyjne, są to przepisy, które, no, można by powiedzieć, ewolucyjne, to znaczy takie, które mają tego człowieka, który tam jest w tych konkretnych warunkach, naprawić, poprawić, a nie zrewolucjonizować, bo to po prostu najprawdopodobniej by się nie udało. Czy chce Pan jeszcze na zakończenie powiedzieć kilka słów, coś dodać, coś skomentować, a może jeszcze się pokłócić ze mną na zakończenie? Znaczy pokłócić może nie, ale bym się ustosunkował do tego, no bo to tu ksiądz powiedział, że Pan Bóg dał przepisy, które i tak dalej. No ja oczywiście w Boga nie wierzę, jak to było na wstępie zaznaczone, choć może nie wybrzmiało, że jestem ateistą, więc interpretuję to jako nie, że Pan Bóg dał te przepisy, tylko że Mojżesz dał te przepisy dla swojego ludu po prostu. A jak wiadomo, jak wynika z tekstu, no Mojżesz wychowywał się na dworze Faraona, więc te przepisy też wziął z realiów większego narodu egipskiego, który w tym momencie no, miał
ileś tam tysięcy lat tradycji i u nich się to niewolnictwo sprawdzało, więc też sobie tego nie wymyślił. To też było obowiązujące. Tak, oczywiście ja pozostaję przy tym, że Pan Bóg te przepisy dał, natomiast w ogóle to nie wyklucza tego, że Mojżesz wykorzystał tą wiedzę, którą miał w Egipcie, to wręcz przeciwnie. Właśnie zgodnie z katolicką wizją Pana Boga, Bóg działa tylko tam, gdzie faktycznie zadziałać musi. To jest tak jak dobry programista, jak stworzy program, no to nie musi cały czas w niego ingerować, tak? Tylko stwarza go w ten sposób, żeby on działał, czyli jest to naturalne, że dobry stwórca minimalizuje ilość swoich ingerencji, dlatego wykorzystuje wszystkie naturalne metody, które da się wykorzystać i tak też jest zupełnie naturalne, że Mojżesz będzie wykorzystywał swoją wiedzę, którą wyniósł z Egiptu. Mamy wspomniane w Starym Testamencie, że Mojżesz został wykształcony w całej mądrości Egiptu na dworze faraona, najprawdopodobniej uczony przez egipskich kapłanów, którzy byli wtedy, z tego co się orientuje, praktycznie jedynymi nauczycielami, to znaczy pewnie innych świeckich w cudzysłowie nauczycieli tam nie było. Także bez wątpienia on tą wiedzę wykorzystuje, natomiast absolutnie nie zmienia to faktu, że również mogę powiedzieć, że Pan Bóg tą jego wiedzę wykorzystuje, żeby właśnie ten system stworzyć, który no właśnie, nie jest rewolucyjny, ale jest ewolucyjny. Tutaj podejrzewam, że właśnie w tym byśmy się zgodzili, że tak należałoby go określić. To znaczy, że jest prawem stosownym do tamtego okresu czasu. Choć jestem swoją drogą ciekaw, jak pan by się odniósł do takich rzeczy niezwykle nietypowych, jak na przykład właśnie ten zakaz obrazów w Starym Testamencie. Jak to wyjaśnić, w sensie właśnie Mojżesz, który wychodzi z tego Egiptu, jak on mógł to wynieść z Egiptu? Znaczy, nie wiem, czy on to akurat wyniósł z Egiptu, ale mogło to mieć jakiś sens, bo może w tym momencie chodziło bardziej o to, że by się nie przywiązać na przykład do miejsca, że w tym momencie w tej świątyni był ten obraz, a my jesteśmy w namiotach, tak? My sobie wędrujemy, wypasamy te swoje kozy, bo tak mniej więcej wyglądał Izrael w początkach swojej państwowości, zanim się osiedlili. No to jeżeli w danym miejscu mamy dany obraz, daną rzeźbę, no to albo musimy to nosić ze sobą za każdym razem, albo musimy się tam osiedlić, a na tym mu nie zależało. Tak, to mogło mieć taki sens. To jest pewien element wyjaśnienia, natomiast wciąż jeszcze warto zwrócić uwagę, że Izraelici przecież mają świątynię, to znaczy Mojżesz opisuje... Ale wtedy nie mieli, teraz już mają. Nie, znaczy wtedy nie, teraz znowu nie mają. Teraz znowu nie mają. Natomiast właśnie Mojżesz opisuje, jak trzeba stworzyć ten namiot przybytku, który będzie służył jako świątynia, czyli mobilna taka świątynia. To jest opisane, jak to trzeba zrobić. Czyli równie dobrze i w tej świątyni jest Arka Przymierza, co też jest dokładnie opisane, jak ona ma wyglądać. Równie dobrze można było umieścić jakiś posąg w tej arce, albo na tej arce właśnie jakiś posąg bóstwa, a jednak tego nie zrobił. Tutaj ja świadomie tak trochę kłuję, dlatego że chcę pokazać, że pomimo tego, że te przepisy są ewolucyjne, to czyli nie rewolucyjne, one to nie wygląda jak taki, jakby to spadł kloc z nieba i po prostu to jest zupełnie co innego. Nie, to jest ewidentnie wyrosło ewidentnie z tej kultury, czy z tego, co Izraelici mieli, ale jednak są tam elementy, które faktycznie są szokujące, jak na przykład właśnie ten zakaz obrazów. No, to ja mogę ukuć z drugiej strony. Z poziomu teorii spiskowej dotyczącej starożytnych astronautów, gdzie miały się zachować jakieś kamienne tabliczki w bibliotece Ashurbanipala, a jak wiadomo, Abraham pochodził z chaldejskiego Ur, gdzie mógł te tabliczki czytać. To jest jeden... Zakłada pan, że potrafił czytać? Tak, kiedy wyszedł z tego Ur, był już dorosłym człowiekiem, więc mógł mieć wykształcenie. Nie jest to wykluczone, więc mógł te tabliczki czytać. Też przybyli magowie do Jezusa, do dziesiątka ze wschodu. A co mamy centralnie na wschód od... Znaczy w tamtych czasach oczywiście, bo do dzisiaj już nie przetrwało. Co mamy centralnie na wschód od Jerozolimy? Bibliotekę Aleksandryjską, gdzie też mogło być sporo starożytnych tekstów,
które zostały spalone potem. Mhm. Więc się nie dowiemy. Mhm. Czy to wymyślił sam, czy to sobie skądś wziął. Mhm. Natomiast co jest na tych tabliczkach? W sensie jest tam coś a propos zakazu posągów, co można by tutaj odnieść, czy po prostu... Znaczy, według archeologów tych tabliczek było ponad 20 tysięcy, do dzisiaj zachowało się jakieś 2 tysiące, więc ciężko powiedzieć, co było na wszystkich. Rozumiem, najwięcej czyli... z tych, co się zachowało, to są jakieś spisy, że tam, nie wiem, tyle zboża w tym roku było i takie rzeczy. Prawo Hammurabiego się zachowało też z tych samych źródeł, na przykład. Czyli ten argument jest na zasadzie, mogły być inne źródła, o których się nie dowiemy, nie wiemy. Dokładnie, że... Mhm. Dokładnie, że nie wiemy, że tak mogło być, mógł to sam wymyślić, mógł to skądś wziąć, mógł to wymyślić jakiś człowiek Mojżesza, a nie sam Mojżesz, tak? Mhm. Mogło mu się przyśnić, różnie to mogło być. Zdaje pan sobie sprawę, że te kultury antyczne, no właśnie one rzadko tak po prostu tworzą coś zupełnie nowego, że bach i powstaje jakiś tak, zupełnie nowy element. Raczej właśnie znajdujemy formę przekazywania i no, mi nie jest znana, ale to naprawdę nie jestem specjalistą od tych antycznych religii i tu też jakby rozmawiamy powiedzmy, że luźno w tych kwestiach, natomiast nie jest mi znana żadna... Istniała jedna antyczna religia, która była przeciwko tworzeniu obrazów. Mitraizm, który gdzieś tak w pierwszych wiekach naszej ery upadł. Ale były posągi Mitry, prawda? To nie Mitra to był ten, co zabijał byka? Tak, to był ten. Który się odradzał. No. Poświęcał się tak jakby zabijając byka, ale się dzięki temu odradzał. A to ciekawe, nie słyszałem nigdy, żeby był tam jakiś zakaz obrazów, bo zasadniczo tego Mitrę samego przedstawiano, prawda? Jako właśnie zabijającego byka. Czy to później? Znaczy, że... Znaczy nie chodziło o to, bo to był ten jeden tak jakby symbol i ten symbol mógł obowiązywać, tylko że nie można było na przykład, nie wiem, pójść do miasta na murze sobie namalować czy coś, że tylko w tej świątyni poświęconej, do której mieli wstęp tylko mężczyźni, bo tam kobiety też nie mogły wchodzić, tylko tam mógł być ten jeden święty obraz. Tylko najpierw miejsce musiało być wyświęcone, dopiero potem mogło być ta figura to uczynione, a nie można było, że sobie artysta wziął i sobie namalował, bo miał takie natchnienie czy coś, to było niedopuszczalne w tej religii. A był to rodzaj więc pewnej tajemnicy, którą było, tajemnicy sakralności tego obrazu. Czyli on istniał, ale faktycznie w jakiś sposób był ukryty. Jest to trochę inne, ale być może najbardziej zbliżony przykład do tego, co później znajdziemy w Starym Testamencie. Dobrze, myślę, że to już jest dobry moment, żeby zakończyć tą rozmowę. Ci, którzy mieli nadzieję tutaj na jakąś zażartą dyskusję i kłótnię, no to chyba się zawiedli, bo rozmawialiśmy pomimo tej drastycznej różnicy poglądów no, o tematyce, w której w dużej mierze jednak się zgadzaliśmy, czyli kwestia osadzenia niewolnictwa w kulturze i takim życiu społecznym. Także za bardzo się tutaj nie było okazji, żeby pospierać, choć na zakończenie jednak troszkę pozwoliliśmy sobie na taką intelektualną przyjemność takiego pospierania się. Mam nadzieję, że z pożytkiem dla naszych widzów. Także ja bardzo dziękuję panu za rozmowę. Ja dziękuję również. I pozdrawiam widzów kanału Szkoły Akwinaty. Z Panem Bogiem.